Tramwaj na Gagarina właśnie powstaje. Za moimi plecami będzie się znajdować przystanek krańcowy dla tej linii tramwajowej, a pod nami już jest wydrążony kolektor Mokotowski bis. O tym i tylko w tym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć i czem, a wizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Gagarina. Jest to początek trasy na Siekierki, która jest planowana do 2050 roku do realizacji. Ale tam prace jeszcze nie są realizowane na żadnym etapie, nawet prace projektowe, więc skupmy się na tym, co aktualnie powstaje. Tramwaj na Gagarina będzie bardzo długim tramwajem. Będzie mieć aż 3 przystanki tramwajowe, z czego de facto będzie tylko i wyłącznie wybudowane 2 w ramach tej inwestycji. Sama trasa tramwajowa nie jest aż tak długa, jakby się mogło wydawać, bo to jest mniej więcej trochę ponad kilometr. Bezpośrednio od Belwedereckiej będzie jechać Gagarina do ulicy Czerniakowskiej, czyli tu, gdzie przed chwilą zaczęliśmy z ujęciami. I w tym miejscu tramwaje będą kończyć bieg. Będą zmieniać swój kierunek poprzez zastosowanie tramwajów dwukierunkowych, bo tutaj mniej więcej w tym miejscu, trochę bliżej bezpośrednio Czerniakowskiej będą rozjazdy, dzięki czemu tramwaje będą mogły zmienić swój tor i kierunek, aby wjechać na odpowiedni peron. Dwa miejsca będą postojowe dla tramwajów w tym miejscu, natomiast teraz możemy zobaczyć, jak faktycznie wygląda budowa. O kolektorze trochę powiem później. Natomiast tak, budowa aktualnie. Jak widzicie, w tym miejscu powstają nowe drogi rowerowe, widać nowy zadys jezdni, ale w tym miejscu jeszcze nie widzimy zupełnie nowego torowiska tramwajowego, bo najpierw muszą się zakończyć wszelkiego rodzaju prace przy budowie właśnie kolektora, który się znajduje na poziomie po prostu 10 metrów pod ziemią, mniej więcej. Natomiast tam, gdzie już prace te zostały zakończone, jest odtworzona całkowicie pełną parą jezdnia, możemy zobaczyć też prace torowe przy torowisku tramwajowym. Właśnie w tym miejscu widzimy mniej więcej przygotowanie pod torze i już powoli szyny są ustawione bezpośrednio w swojej trasie i niedługo będą już tworzyć jeden nowy tor. Później drugi po prawej stronie, którego jeszcze nie widzimy, a tu już widzimy nową wiatę, nawet przystankową, zamontowaną na przyszłym przystanku autobusowym. Tutaj co warto podkreślić, to jest to, iż przystanki autobusowe zostają mniej więcej w tych samych miejscach, gdzie były wcześniej, a przystanki tramwajowe powstają w nowych miejscach, przez co też przystanek tramwajowy jeden po prostu jest zupełnie w innej lokalizacji niż aktualnie zespół przystankowy autobusowy, co chyba najważniejsze jest, po prostu chodzi mi o to, że przystanki autobusowe na Gagarina będą 2, a przystanki tramwajowe będą de facto, będzie tylko i wyłącznie 1. W tym miejscu też widzimy bezpośrednio sam kolektor, który się znajduje na dole i właśnie w tym miejscu będą się łączyć wszystkie wody opadowe z ulicy, będą właśnie spływać bezpośrednio do samego kolektora. Natomiast tutaj dalej widzimy, że dalej torowiska nie ma, jest takie wstępne prace bezpośrednio po sprzątaniu placu budowy, bo tu było całe zaplecze techniczne, zaplecze budowy przy budowie właśnie kolektora. Kolektor był budowany tarczą Jolanta. Tarcza Jolanta to jest tarcza nie TBM, tylko tarcza, która drążyła bezpośrednio mikrotunelingiem. Nowy tunel. Mikrotunneling polega na tym, że sama tarcza nie przesuwa się, ona się nie odpycha od tunelu, tylko odpychany jest tunel wraz z nią. Oczywiście może się zmieniać, może skręcać i tak dalej, tak jak w tradycyjnym typie budowy, tak jak mamy budowane metro w Warszawie, czyli za pomocą tarcz TBM, tylko tutaj właśnie tunel jest cały przepychany pod ziemią. I w tym miejscu była tarcza puszczona w dwóch kierunkach, teraz już wszystkie tunele są wydrążone, są gotowe, są na miejscu i właśnie w tym miejscu teraz to jest łączone w jeden wspólny kolektor. Sam kolektor będzie mieć, znaczy już ma, mniej więcej 1,2 km, jest o długość jeden element, który był właśnie montowany, ten element, jeden element tudy, jest długości 3 metry, średnica wewnętrzna to jest 2,8 metra, zewnętrzna 3,4 metra. I pojemność całego kolektora to będzie ponad, prawie 7000 metrów sześciennych. Sama tarcza trochę tam ważyła, bo raptem 15,5 tony, a cała głowica 91 ton, więc to było całkiem duże wydarzenie
w ramach właśnie budowy kolektora ściekowego, który jest głównie mimo wszystko na deszcze nawalne, realizowany właśnie w tym miejscu, aby po prostu nie było tak, że woda zostaje na powierzchni. I tylko jeszcze powiem ciekawostkę, sam tunel w dwóch kierunkach był budowany na, po jednym tunelu, po jednym odcinku właśnie od tego miejsca centralnego, po jeden to był tunel długości 580 metrów, drugi 480 metrów, ale o tym dokładnie mówiłem i o tym, jak kolektor wygląda, bo też wszedłem do niego mniej więcej jakieś 2 miesiące temu, jak był ostatni film. Tutaj dalej już jesteśmy bezpośrednio bliżej spacerowej i więcej jest torowisk tramwajowych, bo tutaj nie było aż tak dużo realizowanych prac na powierzchni, bo sama metoda właśnie budowy kolektora metodą właśnie mikrotunelingu polega na tym, że nie trzeba dobić dużo na górze i są mniejsze utrudnienia dla mieszkańców. Oczywiście jezdnia została zwężona z poprzednich nawet 3 pasów miejscami do aktualnie 1 pasa, w niektórych miejscach 2, więc to jest dużo mniejsza jezdnia. W przyszłości po przebudowie będzie miała po 2 pasy, a w tym miejscu będzie się łączyć z budową tramwaju do Wilanowa, który też powstaje. Sama cała inwestycja, jedno i drugie, czyli i tramwaj, i kolektor, ma być gotowy na koniec tego roku, czyli 2023 roku. W tym miejscu były wyjmowane tarcze TBM, znaczy tarcze TBM. No i już widzicie, że teraz wchodzę w tryb metra. Tu była wyjmowana bezpośrednio tarcza 1 Jolanta, która wydążyła cały kolektor. Więc jeszcze raz, nie tarcza TBM, tylko tarcza, która dążyła mikrotunneling za sobą. No i w tym miejscu widzimy bezpośrednio nową organizację jezdni przy całym tej skrzyżowaniu spacerowej w tym miejscu. Tu się dużo pozmieniało w ostatnim czasie. Teraz wszystkie jezdnie wlotowe i wylotowe są tylko łącznie, znajdują się na jednej jezdni, wszystkie po drugiej jezdnie są aktualnie w trakcie przebudowy, no bo tutaj jest całkowicie nowe skrzyżowanie, będzie tutaj realizowane w ramach oczywiście całego tramwaju do Wilanowa, bo sam tramwaj właśnie stąd do Wilanowa będzie mieć osobny prawoskręt, w związku z tym będą w tym miejscu aż 3 tory tramwajowe, no i to wymaga dosyć dużo przebudowy w tym miejscu, włącznie z kolektorem, który się dalej ciągnie bezpośrednio też na górę. Tutaj trzeba będzie, z tego co wiem, całkowicie wyburzyć i postawić od nowa i to będzie realizowane jakoś mniej więcej wakacje, wtedy spacerowa zostanie zamknięta. Ale od tramwaju do Wilanowa powiem więcej w kolejnym miesiącu, kiedy się pojawię na jego budowie. Natomiast tak wygląda mniej więcej cała ta budowa. Widzimy w miejscach, tak jak tutaj właśnie, że już są układane, w niektórych miejscach są już wybetonowane nawet, to te tramwajowe. Kolektor jest na dole, aktualnie jest połączony w sieci, jest łączony z siecią i jest łączony też w jedną całość, aby był spójny i całkowicie zapewniał już niedługo retencyjność i pojemność na swoje właśnie wody opadowe, które w tym miejscu będzie przetrzymywać. Też co ważne, o czym nie można zapomnieć, to jest to, iż on jest taki duży, dlatego aby on przetrzymał całą wodę podczas deszczów nawalnych, a później powoli spuścił tą wodę w przepępowniach bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Sama organizacja ruchu w tym miejscu poprawiła się względem ostatniego miesiąca, kiedy byłem, jeżeli chodzi o namalowanie pasów i też co można powiedzieć, to dojścia do niektórych przystanków autobusowych czy przejść dla pieszych są dosyć mocno na okrągło. Tak wygląda ta cała inwestycja. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zapraszam Was na grupę na Facebooku Co u Tramwajów Warszawskich, aby zobaczyć trochę więcej i pogadać na Facebooku o tej inwestycji i o innych tramwajach warszawskich. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!